W 21 odcinku podcastu Forum Dialog Plus zajmujemy się cyberbezpieczeństwem, a właściwie, jak zaraz powie nasz rozmówca, żeby na poważnie zająć się cyberbezpieczeństwem w duecie, musimy zająć się także niezawodnością. W czwartym kwartale ubiegłego roku Polska została zaatakowana w cyberprzestrzeni przez rosyjskich hakerów aż 70 razy, wyliczył genewski Cyber Peace Institute. Najwięcej ze wszystkich krajów, zaraz po Ukrainie. Nasza nowa sytuacja kraju przyfrontowego wiąże się także z nową skalą ryzyka w cyberprzestrzeni. O tym właśnie rozmawiam z doktorem inżynierem Andrzejem Kozakiem, ekspertem do spraw zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i administracji publicznej, wykładowcą Akademii Finansów i Biznesu w Istula, który przez wiele lat pracował w Centrali Urzędu Dozoru Technicznego. Rozmawiamy o wielkiej polityce, ale także o bezpieczeństwie każdego z nas w internecie, na mediach społecznościowych, Facebooku i LinkedInie i przede wszystkim na TikToku. Ostatnio kilka krajów, w tym USA, Wielka Brytania, Kanada czy Komisja Europejska, nakazały pracownikom administracji publicznej odinstalować TikToka z urządzeń służbowych. Czy także prywatni użytkownicy powinni to zrobić? Pytam doktora Kozaka i dostaję bardzo konkretną odpowiedź. Tak. Jej uzasadnienie za chwilę w rozmowie, którą musieliśmy jednak zacząć od wojny rosyjsko-ukraińskiej i jej konsekwencji dla cyberbezpieczeństwa Polaków. Jak zmieniła się sytuacja bezpieczeństwa cybernetycznego Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę? Pewne sprawy zostaną i zostały dość jasno i wyostrzone niejako. Dlatego, że w tym momencie już bez specjalnie opuszczonej przyłbicy zaczynają działać grupy, które dość trudno nazwać przyjaznymi. Pierwsze to jest bardzo szeroko rozpowszechniona dezinformacja. Która pańskim zdaniem należy do cyberbezpieczeństwa? Należy absolutnie do cyberbezpieczeństwa, dlatego że tworzy pewne strategiczne tło. Druga sprawa to jest, co za tym może pójść, kreowanie pewnych zachowań czy rozluźnienie pewnej dyscypliny. Do zhakowania w zeszłym roku rurociągu Colonial Pipeline w Stanach Zjednoczonych, kluczowego rurociągu dla wschodniego wybrzeża, paliwowego rurociągu, wystarczyła jedna osoba, która otworzyła niewskazany jeden e-mail. Ta jedna osoba potrafiła zatrzymać pracę na całym wschodnim wybrzeżu. Stąd musimy pamiętać, że brak cyberbezpieczeństwa nie jest pewną ogólną masą, tylko czasem wystarczy jeden przeciek, jedna osoba, jedno kliknięcie i mamy poważny problem. Dlatego dezinformacja może rozluźniać pewną dyscyplinę społeczną i osłabiać czujność. A myśli pan, że teraz jesteśmy bardziej czujni w Polsce? Czy nadal to właściwie trudno, nie jest tematem w opinii publicznej? Trudno to określić. Wydaje nie jest to, nie jest to tematem mainstream. Dlaczego? Chociaż wszyscy korzystają z komputerów i z internetu. Właśnie, zastanawiam się dlaczego. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, że o tym się nie mówi. Albo może niektórzy uważają, czy decydenci uważają, że i tak to wszyscy wiedzą. Osobiście wątpię, że wszyscy wiedzą. Może ludzie mają takie programy antywirusowe na swoich komputerach i myślą, że to wystarczy, że to jest jedyne cyberbezpieczeństwo. Bo wyjaśnijmy, jak pan to rozumie, pan się zajmuje tym w praktyce i naukowo od 30 lat. Jak pan rozumie cyberbezpieczeństwo? Co się za tym kryje? Pod pojęciem cyberbezpieczeństwo należałoby wydzielić dwie grupy zdarzeń. Pierwsze to jest naruszenie integralności informacyjnej, informacji, czyli tak zwane IT, czyli dbamy o to, by informacja zawarta w moim czy w innym komputerze rozprzestrzeniała się zgodnie z naszą wolą i z naszym życzeniem. I drugi rodzaj, znacznie ważniejszy, to jest tak zwane operational technology, czyli dbałość o procesy, które są aktywowane przez informacje. Dlatego, że w tym drugim, o ile w pierwszym przypadku komputer jak stał na naszym biurku, tak będzie stał dalej, bank nie spłonie. Natomiast jeżeli procesy aktywowane przez informacje będą niezgodnie z procedurą i
przyjętymi standardami spłonie fabryka, zginie człowiek, spłonie budynek, zderzą się samochody. Dlatego, że należy... To jest jasne, fizycznie widzimy to. Fizycznie to będziemy widzieć. Więc dlatego w tym obszarze, gdzie mamy procesy aktywowane przez informacje, dbałość o to powinna być znacznie wyższa. Jak to w tej chwili wygląda, jak to jest rozumiane na co dzień, no to ja mam pewne wątpliwości, bo o ile wyciek informacji i to tak zwane zaglądanie hakera przez ramię, co ja mam na moim ekranie, jest dość powszechnie rozumiane, to chyba czasem odnoszę wrażenie, że na tym rozumieniu cyberbezpieczeństwa takiego powszechnego, w powszechnym mniemaniu, to chyba się kończy. Problem mamy z przemysłem i z coraz bardziej rozwijającymi się procesami cyfryzacji życia codziennego, cyfryzacji służby zdrowia. Znane przypadki, gdzie kilka młodych osób zmarło po przedawkowaniu leków w wyniku cyberataku. Chodziło o leki iniekcyjne podawane w sposób okresowy w szpitalach, gdzie podchodzi, wkłada kartę i dozowane ma leki. W momencie, kiedy dostał dawkę, dwa przypadki w Wielkiej Brytanii, około 1000 razy więcej, to nie odszedł, tylko zmarł po prostu w szpitalu, zmarła młoda osoba. To są przypadki ataków na inteligentne budynki. My w Warszawie i w Polsce mamy coraz więcej inteligentnych budynków, gdzie można wstrzymać klimatyzację, wymianę powietrza, zablokować windy, wyłączyć instalację elektryczną, a i spowodowanie pożaru instalacji też zapewne nie będzie szczególnym problemem dla wyrafinowanego hakera. No to za chwilę pana zapytam w takim razie, na ile my jesteśmy zabezpieczeni, jak pan ocenia w ogóle to, jeżeli chodzi i administrację publiczną, i przemysł, ale to jeszcze tylko jedna rzecz, żeby sobie wyjaśnić te pojęcia. A hakowanie, jak pan rozumie, czy takie powszechne właśnie rozumienie tego pojęcia, że ktoś się wkrada do naszego e-maila poprzez jakiś program, jakiegoś trojana, czy to jest właściwe rozumienie tego pojęcia? Jest to rozumienie tylko jednej strony tego pojęcia. Dlatego, że obecny przemysł hakerski dzieli się przemysł hakerski, mówi pan. Tak, przemysł hakerski, bo jest to przemysł, za którym stoją ogromne pieniądze. Na minutę to jest parę milionów dolarów w rozliczeniu światowym. To są ogromne pieniądze. Amerykanie szacują w tej chwili, o ile dobrze zapamiętałem z ostatnich dni, że ten rok straty spowodowane przez rozmaite tej formy cyberataki należy oceniać na więcej niż 10 trylionów dolarów. No to jest ładnych kilka budżetów kraju naszego. Takie są straty, więc to jest po prostu przemysł. I ten przemysł, no oczywiście jak każdy przemysł, no dzieli się na rzemieślników, czyli amatorów, i ci hakują systemy. Rzeczywiście ci atakują frontalnie, czołowo systemy, tworząc różnego rodzaju trojany, tworząc różnego rodzaju wirusy. I tutaj programy antywirusowe i odpowiednia ostrożność jest już dość dobrą ochroną, ale znacznie groźniejsi są hakerzy zawodowi. A zawodowcy nie hakują systemów, tylko hakują ludzi. I w tym momencie rozumiemy, co znaczy disinfo, czyli osłabienie pewnego rodzaju czujności, jak i możemy rozumieć, czy zrozumieć, jak groźnym mogą być pewnego rodzaju podejście czy otwartość naszego do różnego rodzaju programów społecznościowych. Nie tylko takich jak TikTok, ale nawet jak LinkedIn lub inne rodzaje programów wymieniania informacji. To zresztą znane przypadki
hakowania ludzi poprzez LinkedIn. No właśnie, to już też to jest tyle tematów, które otwieramy, ale to jeszcze tylko do tego przemysłu. Kto jest pracownikiem tego przemysłu? Czy myśli pan, że na przykład pańscy studenci mogą stać się hakerami? Przemysłu... Bo jak wygląda, jak on jest zorganizowany w takim razie? No bo to jest wszystko, rozumiem, nielegalne, chociaż pewnie są jakieś furtki, że ci ludzie są jakoś zatrudnieni przez firmy, państwa pewnie niektóre, Rosja tutaj jest dużym aktorem, Chiny, Iran, Korea Północna, chociaż pewnie też inne. Są też inne. I tu uderzamy w rzeczywiście w swego rodzaju dobrostan, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, bycia hakerem. Dlatego, że haker może zaatakować z dowolnego miejsca kuli ziemskiej, dowolny punkt na kuli ziemskiej. No bo internet jest globalny. Bo internet jest globalny. Co najważniejsze, przy prawie zerowym prawdopodobieństwie odpowiedzialności karnej. Zgodnie z informacją podaną w Polsce przez Krajową Izbę Energetyki, wykrywalność cyberataków w Polsce w obszarze energetyki jest na poziomie poniżej 0,3%. Okej, no to właściwie nie Czyli prawie nie jest wykrywalna. No dlatego haker nie musi się obawiać. Pozostaje tylko jak wyprać te pieniądze, by mógł korzystać i inwestować je w przemysł, mógł spokojnie zapłacić ekskluzywne wakacje i tak dalej, ale to jest odrębne zagadnienie i raczej nie jest to już, to jest problem odpowiednich służb. No taki problem znany, tylko w tym momencie przeniósł się do cyberświata. Przeniósł się do cyberświata, a praniu pieniędzy służą kryptowaluty. Jest nawet bardzo ciekawy dokument Kongresu Stanów Zjednoczonych zatytułowany Kryptowaluty walutą świata przestępczego. Panie doktorze, a jak w takim razie pan ocenia i też w tym kontekście wojennym, który mamy od ponad roku, zdolność Polski, polskiej administracji, polskiego przemysłu do radzenia sobie i do odpierania cyberataków? Genewski Instytut, Cyber Peace Institute podaje, że w czwartym kwartale 2022 roku Polska była najczęściej atakowanym krajem w cyberprzestrzeni przez rosyjskich hakerów. I oni wykryli 70 takich incydentów i jesteśmy dużo bardziej atakowanym krajem według tego Cyber Peace Institute niż na przykład Stany Zjednoczone, gdzie takich incydentów w czwartym kwartale 2022 roku było tylko 22. Na drugim miejscu jest Łotwa z 32 incydentami. My mamy ich aż 70. Jak sobie z tym radzimy? I czy pan podziela też tutaj tę analizę, że faktycznie Polska jest w tej chwili najbardziej atakowanym krajem ze strony rosyjskich hakerów? No troszkę jestem zaskoczony tą, dlatego że te statystyki, które posiadam, to mówią o znacznie większym atakowaniu Stanów Zjednoczonych, bo tam hakerzy mają znacznie więcej do znalezienia. Tylko pytanie jest, co ci hakerzy chcą? Tutaj jest ze strony rosyjskich hakerów. Ze strony rosyjskiej, jeżeli chcą na przykład osłabić nasz potencjał, jeżeli chcą wprowadzić zamieszanie w komunikacji kolejowej lub w innej, innego rodzaju infrastrukturę krytyczną naruszyć, to jak najbardziej może to być prawdziwe, bo jesteśmy krajem przyfrontowym. No właśnie, jak pan ocenia naszą zdolność odpierania tych ataków? Jesteśmy w dość dobrej sytuacji. Po pierwsze, nasza infrastruktura krytyczna, zwłaszcza infrastruktura krytyczna komunalna, nie jest tak szeroko włączona w system sterowania, w ogólny, generalnie ogólny, tak na ile znam po prostu pewne, być może wybiórczo pewne rozwiązania. To byłby na plus, natomiast minusem może być pewna przestarzałość. Niestety infrastruktura krytyczna i systemy sterowania przemysłowego są zawsze starsze niż komputery. I nie da się. A co pan dokładnie myśli, ma na myśli, mówiąc systemy sterowania przemysłowego? O co dokładnie chodzi? To chodzi o energetykę? To chodzi o sterowanie procesami produkcyjnymi, jak na przykład gazownictwo, chemia, petrochemia, farmacja. Tam w ogóle w tym przemyśle, który określa się mianem przemysłu procesowego, komputer, system sterowania
5-10 czy 15-letni nie jest wcale systemem przestarzałym. 15-letni komputer na naszym biurku no jest uważany już za archeologiczny i raczej do Muzeum Historii Sztuki, Historii Techniki Nowoczesnej należy go oddać. To już nie ten system. Dodatkowo sprawa tak zwanych upgrade, łatek, uzupełnień jest bardzo poważnym problemem w systemie, w systemach przemysłowych. A jednocześnie coraz bardziej te systemy przemysłowe, które do tej pory były samotnymi wyspami, są wiązane z systemem IT, bardzo nowoczesnymi najczęściej, zarządów, biur, całej administracji. I to może być ten krytyczny moment. I to jest ten krytyczny punkt, gdzie skąd haker może się dostać. Albo przez administrację i pewną niezrozumiałość ludzi, zwłaszcza im wyższej, może to być bardzo groźne, im wyższy szczebel, tym gorszy, tym większe mogą być generowane szkody, jak i również zhakowanie niskiego na niskim poziomie pracownika, no tak, który wykona pewną czynność. Czyli podłączenie do internetu jest tutaj, rozumiem, krytyczne, tak? Bo dopóki te systemy działają z dala internetu, nie są podłączone do internetu, to wtedy są dużo bardziej bezpieczne. Tak, podłączenie do internetu, ale cały szereg również rodzajów i typów transmisji w internecie może być hakowanych. I dotyczy to przede wszystkim transmisji podczerwiennej, bardzo szeroko w tej chwili stosowanej poprzez wszelkiego rodzaju służby ochrony, służby ochroniarskie w przemyśle, poprzez kontrolę dostępu, jak i również Wi-Fi lub komunikację radiową. To też można zhakować. Komunikację bezprzewodową oszczędzamy. Obecny przemysł nie zużywa takich ogromnych ilości kabli miedzianych do transmisji danych, tylko to, gdzie jest to minimum niezbędne, czyli tylko do układów transmisji energii elektrycznej. Natomiast nie do transmisji danych. Te są raczej systemami bezprzewodowymi. No i niestety wychodzą poza kabel, transmisja bezprzewodowa wychodzi poza płot i ogrodzenie zakładu, bo to jest oczywiste i co najgorsze, może być widoczna z pewnej wysokości, czyli może być swobodnie śledzona poprzez drony. I drony są kolejnym bardzo poważnym zagrożeniem ze względu na trudną wykrywalność. Jest to niewielki obiekt, kilometr czy wyżej zawieszony, a więc nie jest go tak łatwo trafić i strącić, a w ogóle nawet wykryć. No właśnie, on no może nie spokojnie śledzić. Radaru, prawda, które by... Tak, no trudno nad Orlenem sobie, czy zakładami azotowymi, czy wodociągami warszawskimi wyobrazić sobie ochronę radarową, bo ptaki też latają na tej wysokości. No oczywiście. Nawet nocą. Ale to rozumiem, że mówi pan, że Polska wcale nie jest aż tak źle tutaj przygotowana do... Nie jest tak źle przygotowana. A w porównaniu z innymi krajami z Unii Europejskiej i z NATO? Te, które są znacznie... Z NATO to jest odrębny problem. Może ostatni skandal związany z hakowaniem Chińczyków NATO. Chińczycy opracowali szalenie perfidną metodę hakowania ludzi. Okazuje się, że nazwijmy to zhakowali kilkunastu pilotów myśliwców F-16, którzy świeżo przeszli na emeryturę. A więc mieli odpowiednią wiedzę i zhakowali ich w sposób miękki, prosząc o przekazanie, o wyjazd do Chin i pokazanie Chińczykom taktyk walki F-16. Sprawa została wykryta przez służby ochrony państw, służby ochrony NATO, no i nie doszło, powiedzmy, do... Ale jakiegoś szerszego przekazania. Chińczycy zaprosili tych ekspilotów? Tak, zaprosili świeżo emerytowanych pilotów. I stąd właśnie z powrotem wracam, że najgroźniejsze hakowanie jest hakowanie ludzi. No tak, ale może to, ale temu warto poświęcić sporo czasu. No jasne, ten czynnik ludzki... Czynnik ludzki, wprost nazywa się go nawet czynnikiem białkowym, już tak troszkę może... lekko humorystycznie. Ale to w przypadku tych pilotów jeszcze, to w jaki sposób Chińczycy chcieli ich zhakować? Że rozumiem, że jak oni by wyjechali do Chin, to by przejęli kontrolę nad ich urządzeniami, czy po prostu nie, zdobyliby od nich wiedzę? Oni kupowali ich po prostu wiedzę. No to jest szpiegostwo, można by nie wiedzieć.
czy... W jakiś sposób tak, tylko żeby dotrzeć w to miejsce, to po pierwsze musi się wiedzieć, tego kto pilota, przechodzi na emeryturę. Okay. Kto przechodzi na emeryturę, kto jest pilotem, okay. Gdzie mieszka i tak dalej. A to można wykryć, wykorzystując odpowiednie media społecznościowe, choćby tak jak ten sławny TikTok, i wcale nie ma się co dziwić, że w Stanach Zjednoczonych urzędnicy mają zakaz korzystania w prywatnych telefonach oczywiście z TikToka, bo ja już nie wyobrażam sobie... Nie, w służbowych. Ach, no, ale to i moim zdaniem powinno to dotyczyć prywatnych, dlatego że skojarzenie służbowego z prywatnym w tej samej kieszeni czy w tej samej torbie nie jest trudne. Tak, to właśnie o tym TikToku też jeszcze i do tego LinkedIna chcę wrócić, ale to jeszcze tylko jedna rzecz, bo pan mówi właśnie teraz o Chińczykach w tym kontekście, o którym zapytałem. Jak pan porównuje tutaj zdolności obronne w cyberprzestrzeni Polski z innymi krajami NATO i Unii Europejskiej? A czy dla nas większym zagrożeniem, to jeszcze na chwilę zostańmy w Polsce, są ataki hakerskie ze strony Rosji czy Chin? To zależy na którym szczeblu i co chcemy... Administracji bronić. Publicznej. Jeżeli chodzi o administrację publiczną, i krótki zasięg, krótki widnokrąg, bliski widnokrąg, to hakowanie rosyjskie jest znacznie groźniejsze. A w przemyśle? I w przemyśle również, ale przede wszystkim w infrastrukturze krytycznej. Natomiast Chińczycy hakują z reguły bardzo długookresowo, bardzo powoli i bardzo systematycznie, w sposób niezwykle dyskretny przejmują różnego rodzaju całe obiekty, farmacje, przemysł spożywczy na przykład w Polsce, no to te bardzo znane marki, które myślimy, że są polskie, to nie ma tam ani złotówki polskiej. Jak na przykład? Jak na przykład Krakus. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że pana w ogóle ma mnie pytać o to, czy pan by się zgodził na to, żeby Huawei budował 5G w Polsce infrastrukturę? Bo pan by na pewno... Nie mamy, nie mamy żadnej gwarancji, że Chińczycy zachowają się fair, zachowają się lojalnie i czy jakiegoś chipa w wcześniejszym czy w późniejszym momencie nie wszczepią, bo są ciekawi, co się dzieje. A czy w takim razie można polegać na telefonach komórkowych chińskich firm, nie wymieniając już teraz... Nie wymieniając nazwy? Jakie? Tak. A pan ma jaki telefon komórkowy, jeżeli mogę zapytać, jeżeli chodzi o kraj produkcji? Kraj produkcji Korea. Korea, okay. Południowa. No tak. Korea Południowa, także nie korzystam z chińskich. Tak wyszło, czy to właśnie wybór ze względu wybór na... Wybór absolutnie celowy. Celowy. Chiński być może o ciekawszych parametrach, zresztą przez pewien krótki okres, parunastu tygodni w ramach próby jeszcze gdy pracowałem w biurze, w firmie, miałem taki telefon, miał świetne parametry, ale obawiałem się pewnych rzeczy i wolałem poprosić o Samsunga. Okej, okay. A na TikToku pan jest? Nie. Dlaczego? Nie jestem na TikToku, dlatego że obawiam się po pierwsze wejścia w grupę śledzenia. TikTok umożliwia śledzenie miejsca przebywania, miejsca pobytu, umożliwia przekazywanie pewnych danych i zrobienie zbioru danych pozwoli, czy może pozwolić Chińczykom wyłowić pewne osoby, które mogą być podatne na zhakowanie. Na zhakowanie właśnie osób, zhakowanie personelu. I tutaj są dwie granice takie. Pierwszą granicą to są osoby, z których można zrobić haktywistów. One mogą nawet o tym nie wiedzieć, że są sterowane. To są różnego rodzaju ruchy, czy mikroruchy ekologiczne, chroniące to czy owo, zaangażowane społecznie. Grupy o bardzo szczytnym celu. Tylko gdzieś, prawda, to ziarno zatrute jest. I ten wirus jest gdzieś wpuszczony, rozumiem, tak, i oni go przenoszą. Oni go przenoszą, oni wykazują pewną podatność, pewną zdolność, na przykład do otwarcia maila na służbowym komputerze, który przyszedł z bardzo ładnym nagłówkiem, brońmy no tak. jakiś tam element, który jest szczytny, ale akurat nie w tym miejscu i nie w tym momencie. I drugą granicą są osoby, które
są zastraszone, które dość łatwo na nie wywierać presję, bo na przykład są chore, mają kłopoty finansowe czy jakieś inne. Czyli po prostu szantaż. Z jednej strony mamy radość, czyli haktywizm, a z drugiej strony mamy szantaż. I przez TikToka możemy wpuścić właśnie takiego Nie jest to problem po prostu wyodrębnić te osoby z obserwowania. Ale czym się różni ten TikTok od tych innych mediów społecznościowych, Facebook, Twitter, Instagram? Przecież oni też zbierają o nas informacje. Tak, oni zbierają informacje. Natomiast ta informacja właśnie tych potentatów międzynarodowych, czy głównie potentatów amerykańskich, jak Facebook, Twitter czy inne, nie podlegają regulacjom rządów Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest to komercjalizacja tej informacji i jak twierdzi badaczka Shoshana Zubow, jest to kapitalizm nadzoru, ale on jest innego rodzaju po prostu. Czyli nie ma tego wpływu politycznego. I mimo wszystko jednak państwo nad nim jest. I zawsze pan Zuckerberg był już przesłuchiwany i nie było to przyjemne dla niego przesłuchiwanie go w kongresie. Grozi mu podział firmy. Myślę, że taki podział firmy nie grozi TikTokowi, bo jest po prostu jednym z elementów państwa chińskiego, który jest państwem totalitarnym i zgodnie z przepisami władze, na życzenie władz, firma ma udostępnić wszystkie dane. Być może to życzenie jest permanentne nawet. Należy się obawiać, że tak, poświadczyłyby o tym różnego rodzaju zjawiska, czy informacja pozyskiwana z TikToka w sensie globalnym. To rozumiem, to na tym poziomie to rozumiem, ale czy w przypadku jednostkowym, że haker też może nas zaatakować i wejść do nas właśnie poprzez te inne komunikatory, jeżeli czy tylko, poprzez media społecznościowe? Jeżeli tylko byśmy byli przedmiotem zainteresowania wywiadu chińskiego, to z powodzeniem. Jestem przekonany, że zrobi to z powodzeniem. I to wtedy nie ma znaczenia, czy to jest TikTok, czy jesteśmy na Facebooku aktywni. Może Facebook byłby tak nie, bo po coś jednak zrobili tego TikToka. Rozumiem. To nie jest tylko ciągnięcie czy dodatkowe źródło dochodów i rośnięcie w siłę chińskiego smoka, ale on musiał czemuś służyć. Tak jak czemuś musi służyć miniaturyzacja, czemuś musi służyć tworzenie przyczółków, które zawsze można aktywować w chińskim komputerze i po prostu umieścić tam dość łatwo odpowiedni program, czego w amerykańskim raczej bym się nie spodziewał. I czyli pan by odradzał młodym ludziom, na przykład swoim studentom, żeby używali TikToka? Odradzam. Odradzam zdecydowanie. I odradzam również bezrefleksyjną aktywność na różnego rodzaju portalach innych. Co więcej, poświęcam temu jeden wykład, dość dramatycznie pokazując dwie sprawy. Pierwsze, aktywność umieszczania zdjęć małych dzieci na Facebooku i drugie, przypadek z interaktywnymi zabawkami. A co dokładnie pan ma na myśli poprzez te zdjęcia dzieci i zabawki? Jakie to były przypadki? Po pierwsze, zagrożenie z Facebooka poprzez umieszczanie tam zdjęć małych dzieci. Jest to osłabianie ich ochrony, ich prywatności i nigdy nie wiadomo, kiedy odpowiedni zły człowiek, pedofil czy gdzieś pozyska. Wykorzysta wizerunek. To jest raz, a drugie uzyska łatwy dostęp do dziecka, na przykład pokazując mu, o widzisz, ty masz taką laleczkę, a tutaj ja mam drugą, proszę bardzo, to może się pobawimy, czy coś zrobimy, bo po prostu o tym dziecku ma wiadomość. Z drugiej strony dość łatwo znaleźć adres, bo ludzie bezrefleksyjnie to umieszczają. No nawet był taki przypadek, to już nie mediów społecznościowych, ale tej aplikacji do biegania, gdzie jeden z ministrów pokazywał, jak codziennie biega, co jest wtedy chyba dość prostym celem. To łatwo znaleźć bramę, z której wychodzi. I druga sprawa to są właśnie interaktywne zabawki, które tak naprawdę są kamerą i po prostu niezamierzonym okiem w domu. Wszystko widzą, wszystko słyszą, a gdzie te dane przekazują?
Laleczka Kajla wiemy, gdzie przekazuje, bo to Norwegowie wykryli. Natomiast inne samochodziki czy inne zabawki, gdzie to przekazują, pokazuje studentom. I rozumiem, że tutaj kraj produkcji też odgrywa znaczenie. Odgrywa znaczenie oczywiście, że kraj produkcji jak najbardziej. Panie doktorze, a teraz Stany Zjednoczone, Kanada, Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski wprowadzają takie właśnie zarządzenie, o którym pan już wspomniał, żeby pracownicy tych instytucji administracji publicznej w ciągu, no w przypadku Stanów Zjednoczonych to jest 30 dni, mieli na to, mają na to, żeby odinstalować TikToka ze służbowych urządzeń. Czy Polska też powinna pańskim zdaniem wprowadzić takie regulacje, inne kraje, na przykład Unii Europejskiej? No, będąc w Unii Europejskiej uważam, że powinniśmy jak najbardziej... Tylko na razie to dotyczy tylko i wyłącznie na razie pracowników instytucji wspólnotowych, tak. Uważam, że wszyscy powinniśmy. W ramach Unii Europejskiej są już zręby ku temu, jest... Ale to nie będzie ograniczenie wolności słowa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przy tej okazji toczy się też dyskusja, bo poszło to szerzej, dlatego że Komisja Spraw Zagranicznych Kongresu podjęła decyzję, że prezydent Stanów Zjednoczonych może podjąć decyzję właśnie o zbanowaniu, o zablokowaniu TikToka dla wszystkich użytkowników w Stanach Zjednoczonych. To teraz musi przejść przez plenum Izby Reprezentantów i przez Kongres. Nie wiadomo, czy będzie taka większość, ale równolegle do tej dyskusji o cyberbezpieczeństwie toczy się też dyskusja o ograniczaniu wolności słowa, że w momencie, kiedy wykluczamy takiego TikToka z przestrzeni publicznej, no to ograniczamy wolność słowa, że powinniśmy, ci, którzy tak uważają, mówią, nie robić tego, tylko rozbudować tę cyberochronę. Jak pan patrzy na tę dyskusję? Ja bym tutaj właściwie odpowiedział również pytaniem, bo czy jest to ograniczenie wolności, czy jest to ograniczenie swawoli? Bo zupełnie co innego jest wolność, a zupełnie co innego swawola. Przed wolnością idzie zawsze odpowiedzialność. Przed swawolą nie ma, przy swawoli nie ma odpowiedzialności. I w momencie, kiedy chcemy podejść do tego odpowiedzialnie, a wiemy, że rozbudowa, nazwijmy to cyberochrony, jest prawie niemożliwa. Nie wykluczam tego, że jest, ale mówię prawie niemożliwa, bo ten, kto ma główne serwery i gdzie wszystkie informacje są gromadzone, wcale nie musi być w Stanach Zjednoczonych, czyli jurysdykcja amerykańska go nie obejmuje, no to musimy być raczej ostrożni. I w tym momencie, mając na uwadze odpowiedzialność, jeżeli administracja ma ku temu, czy rząd, czy Unia Europejska, Komisja Europejska ma ku temu uzasadnione powody. Uważam, że nie jest to ograniczenie żadnej wolności, tylko świadomy wybór związany z odpowiedzialnością. Możemy korzystać z innego rodzaju komunikatorów. Wcale nie musimy akurat z tych, które są no, na liście co najmniej podejrzane. A czy pan by zakazał obywatelom, bo z jednej strony to jest oczywiście zakazanie urzędnikom, bo to jest tutaj oni mają dostęp do różnego rodzaju tajemnic państwowych, ale teraz właśnie w Stanach toczy się ta dyskusja, czy prezydent będzie mógł zakazać w ogóle używania tego komunikatora, tego medium społecznościowego dla wszystkich obywateli. Bo z jednej strony to jest odradzanie, a z drugiej strony totalny zakaz dla wszystkich obywateli. Wiedząc, do jakiej perfidii można się posunąć przy hakowaniu personalnym, przy hakowaniu osób, przy tworzeniu pewnego rodzaju statystyk zachowań i tworzenia i możliwości, jakie to daje, tworzenia agentury wpływu, no to ja jestem jak najbardziej za. Jak najbardziej za, dlatego że dezinformacja, sączenie powolne dezinformacji, osłabianie poczucia wspólnotowego, To jest to bardzo niebezpieczne. Zresztą za tym wykluwają się właściwie trzy takie definicje. Jedna definicja to jest definicja ryzyka i ona jest bardziej związana z przemysłem, czyli co się może wydarzyć i ile to zdarzenie może kosztować. To jest dość prosta definicja. Z jednej strony mamy statystykę, z drugiej strony mamy wartość obiektu, który możemy stracić. Ale mamy również definicję strachu, czyli wiem, że mi coś zagraża, ale jestem bezradny, nie wiem, co robić. No i definicję ostateczną, czyli mam świadomość zagrożenia i mam świadomość, że nikt mi nie pomoże. I to jest zerwanie wszelkich więzi społecznych.
w tym momencie. Być może ci, którzy chcą podbić w tym momencie nasz taki czy inny rejon, kraj czy Europę, bo o to idzie, będą raczej szli w tą stronę, w osłabienie więzi, bo wtedy przy świadomości, że nikt mi nie pomoże, nie ma sensu jakakolwiek obrona. A temu służy dezinformacja daleko pojęta i sączona, do której mamy pewne podejrzenia, że TikTok lub inne komunikatory, jest rosyjski komunikator, tak. Telegram. Czy Telegraf, coś takiego. Tak, ale to tutaj przez chwilę będę adwokatem diaboli. Mówi pan, że osłabienie więzi społecznych, że one mogą właśnie prowadzić do tego i... Destrukcja może być ich celem. Tylko z drugiej strony można powiedzieć, pytanie, kto tutaj ma większe w cudzysłowie zasługi w tej sprawie, kto jest większym ryzykiem, czy media tradycyjne, które też, jak widzimy, mogą osłabiać te więzi społeczne i kreować polaryzację większą w społeczeństwie, a nie ją osłabiać, czy media społecznościowe? To bardzo dobre pytanie. Bo wtedy co zrobić? Bo nie chcę wchodzić konkretnie na polski grunt, ale pan wie, co mam na myśli. Trzymajmy się ogólnego. Wydaje mi się, że jeżeli jakikolwiek wektor można osłabić po stronie niekorzystnej, to należy to zrobić. Tylko czy to jest dobre narzędzie? Czy nie potrzeba w demokracji porządnej debaty na ten temat, żeby ludzie sami mogli podejmować te decyzje i widzieć te ryzyka? Jest przykład z tradycyjnych mediów, Sputnika rosyjskiego, czyli tego medium, które szerzy rosyjską propagandę. I są przykłady krajów, to są na przykład kraje bałtyckie, które zakazały. Nie może być, nie ma żadnych transmisji, się nie daje żadnych fal, żeby tutaj to radio i później te strony internetowe były odbierane. I z drugiej strony jest przykład fiński, gdzie Sputnik sam się musiał wycofać, dlatego że tam ludzie tak bardzo wierzą w media publiczne i mediom tradycyjnym, które mają tak dużą wiarygodność, że Sputnik nie miał odbiorców. I poradzili sobie w ten sposób, że po prostu ludzie nie słuchali Sputnika, ani go nie czytali, dlatego że widzieli w tym, jaka to jest propaganda, bo mają swoje dobre media publiczne i inne media tradycyjne. No, to jest cały problem właśnie zaufania społecznego. No właśnie. I z tego, co wiem... I czy można to zredukować tylko do mediów społecznościowych? Finowie i Duńczycy mają w Europie najwyższe zaufanie do własnego rządu. Do instytucji publicznych. Do instytucji i do sąsiada. To jest bardzo ważne. Do sąsiada. Niestety badania w Polsce kwalifikują nas na dość odległej pozycji. Stąd byłbym tutaj bardzo ostrożny i dbałość o rzetelność mediów, o pełną, otwartą krytykę czy przedstawianie różnego rodzaju zagrożeń jest jak najbardziej, bo im więcej ludzi widzi pewien problem, ogląda go z różnych stron, ale redukowanie tego ryzyka do mediów społecznościowych też jest niebezpieczne. Może być na zasadzie wahadła odpowiedź zaskakująca tych, którzy by chcieli zakazać. Dlatego musi to być poprzedzone bardzo wyraźnym pokazaniem zagrożeń i tej szali, że korzyści są znacznie mniejsze, czy mogą być mniejsze w pewnych krytycznych sytuacjach niż zagrożenie. Zagrożenie jest zbyt duże, ryzyko jest zbyt duże, by go podejmować. To musi być poprzedzone. Być może udałoby się w tym momencie wciągnąć Chiny do pewnego globalnego rozwiązania wolnościowego. A nie mamy możliwości my w tej chwili, na przykład w Polsce czy na Zachodzie, które by broniły nas przed właśnie takim wpływem TikToka, oczywiście, czy w ogóle innych tego typu działań ze strony reżimów, które po prostu chcą dostać nasze dane do celów, do których my nie chcemy. I wracamy w tym momencie do tego, kto ma jakie zasoby przemysłowe i gdzie co jest produkowane. Jeżeli spojrzymy do tej niezawodności. Po pierwsze do niezawodności, po drugie wracamy do miejsc wytwarzania najbardziej zaawansowanych elementów techniki cyfrowej. Czyli dalej to są Chiny, Tajwan, Korea, Stany Zjednoczone. Niestety Europa tutaj przespała pewne sprawy, dała się zwieść tanim
taniej produkcji i dużym zyskom. Pewne rzeczy produkuje Siemens, pewne rzeczy robią Francuzi. W Warszawie było wielkie centrum półprzewodników, nie ma nawet fundamentów po tym. We Wrocławiu było centrum komputerowe, no też nie ma tego, rozpłynęło się po prostu z rozmaitych powodów. Między innymi dlatego, że był napływ zbyt, był, po pierwsze przychodziły stamtąd z Dalekiego Wschodu rzeczy tańsze i znacznie bardziej zaawansowane technologicznie. Nie nadążyliśmy za pewnymi rzeczami, należy to jasno powiedzieć. Ale możemy pewne rzeczy uzyskać. Po pierwsze, w obszarze software'owym, czyli w kreowaniu i tworzeniu nowego rodzaju narzędzia oprogramowania. Ono zresztą w jakiś sposób jest związane z hardware'em, bo ten program musi gdzieś pracować po prostu w jakimś hardware'ze. Gdzieś te bity muszą biegać, a nie po papierze. I druga sprawa to jest tworzenie społecznej czynnej odporności i myśleniu o tym, co jest przed nami. A przed nami w tej chwili jesteśmy świadkami narodzin przemysłu 4.0, o, zupełnie odrębne zagadnienie, bo to są główne zagadnienia chmurowe, czy chmura, mgła, czy brzeg, fog, edge, cloud. O tych zagadnieniach zostawmy je na razie, bo to jest odrębny temat. Ja no, to jest świat, w którym żyjemy już, prawda? Tak, no to jest robotyzacja, automatyzacja, etc. Oczywiście, dokładnie. I jesteśmy przed inteligentnymi miastami. Szalenie ciekawa sprawa. Zupełnie, nawet się o niej nie dyskutuje w tej chwili. I jesteśmy już u bram naszych jest społeczeństwo 4.0. Społeczeństwo skomputeryzowane. Wielka Brytania, Uniwersytet w Glasgow prowadzi rozległe badania. Nie spotkałem w Polsce, nie znalazłem, nie znam, może nie mam pecha, żadnego uniwersytetu czy liczącej się szkoły wyższej, która by prowadziła w tej dziedzinie jakiekolwiek wyprzedzające badania. A bez wyprzedzającej myśli trudno stworzyć dobre podstawy bezpieczeństwa do tego, co już mamy, a co już stuk puk robi. No i mamy jeszcze artificial intelligence i być może za rok będziemy mieć komputery kwantowe. Co wtedy zrobimy? No właśnie, z czym zostaniemy? Będziemy znowu wyrażać frustrację, że to wszystko przychodzi z Azji. No niestety, to znaczy układ jest taki, że transmisja Pekin, Wiedeń, światłowodowa i dwa komputery kwantowe wymieniały chyba przez godzinę informacje z tego, co mam, czy 40 minut dokładnie już nie pamiętam, w zeszłym roku, więc to już jest faktem. One są zbyt drogie i zbyt duże, jeszcze, ale co będzie za rok? No właśnie. Panie doktorze, to jeszcze tylko wracając do tych mediów społecznościowych, bo one też jakby może są takim papierkiem lakmusowym tego cyberbezpieczeństwa na poziomie osobistym. Mówił pan też o tym, że był taki przykład, który też pana bardzo zaniepokoił na LinkedInie. To chciałem zapytać pana, czy jest w ogóle jakiekolwiek bezpieczne medium społecznościowe, które pan poleca, na którym warto być? Nie ma. Nie ma. Czy to jest kwestia dlatego, sposobu użytkowania? To nie jest właśnie hakowanie poprzez zaglądanie przez ramię, ale normalne, jawne zbieranie informacji. Sprawa była bardzo niepokojąca. W środku pandemii, to był 21 rok, późna wiosna, w BBC wystąpił szef MI5 z bardzo niepokojącym ostrzeżeniem, że około 10 tysięcy wyższych pracowników przemysłu brytyjskiego zostało zhakowanych na LinkedIn. Hakowanie było bardzo prosto robione. Dostawali informacje, propozycje nie do odrzucenia, świetnej pracy za znacznie wyższe pieniądze niż mieli, niż tu zarabiają. Pytanie skąd, ale
mieli tą informację, ale widocznie odpowiednio hakerzy, odpowiednio przygotowanie było i pozbierali te informacje. Należało tylko maleńki kwestionariusz wypełnić i odbyć krótką rozmowę. Przy czym rozmowa była bardzo konkretnie ukierunkowana na zagadnienia, które są w danej fabryce. Były pytanie, tak, szanowny pan zajmuje się ochroną, macie specjalistyczne oprogramowanie, jakie? I z reguły gość odpowiadał, a którą wersję? Rozmowa była z jego kolegą na następny dzień, o czym oczywiście nie wiedzieli ci wzajemnie o sobie, bo o takich rzeczach się nie mówi kolegom. I był krok dalej, bo już mieli pewien zasób informacji. Mówili, tak, u was w fabryce jest taka i taka wersja, a jak długo pan na niej pracuje? Albo coś innego, prawda? I w ten sposób pozyskali Chińczycy dokładnie bardzo głęboką informację o pewnych newralgicznych procesach i przemyśle, które były szczególnie chronione. To nie jest hakowanie komputerów, to jest właśnie hakowanie ludzi. A wstępem do tego należy domniemywać, były jakieś media społecznościowe, które są otwarte, które dość łatwo jest prześledzić, poszukać, jaka jest sytuacja takiej czy innej osoby, czy może ma braki finansowe, czy może ma jakieś kłopoty, nazwijmy to z etyką czy z moralnością, może ma jakieś kłopoty w domu, potrzebuje czegoś, więc należy mu podsunąć takie czy inne rozwiązanie ściśle dedykowane. I temu służy globalne zbieranie informacji i odpowiednie jej filtrowanie i selekcja. Dlatego nie da się wyeliminować, powiedzieć, nie korzystamy z LinkedIn, ale trzeba mieć odpowiednią ostrożność w udzielaniu różnego rodzaju rozmów i wywiadów. No właśnie, to ja panu bardzo dziękuję za ten wywiad, chociaż jeszcze może jedno tylko dopytanie, bo pan pokazywał ten przykład, że on jest popularny, że dostajemy jakiegoś maila od nieznanej osoby, od nieznanego adresata, na przykład z jakimś szczytnym celem, prawda, chrońmy norki, albo słonie, albo żyrafy, whatever, i wtedy klikamy na jakiś link. I to jest jasne, to już wiele osób wie, że tego nie należy robić. No ale dzisiaj hakerzy też się mogą przecież możemy dostać maila od naszego ojca, matki, brata, dziewczyny, chłopaka. Oni są w stanie to stworzyć i wtedy wchodzimy oczywiście w takiego maila, bo widzimy, że to jest mail od kogoś znajomego i tam też jest treść, gdzie jest mowa, żebyśmy na coś kliknęli, bo właśnie ojciec, matka, brat, siostra, żona, mąż zachęcają nas do czegoś, żebyśmy tam zobaczyli. To co wtedy? To przy takim czymś nie można się chronić. Bardzo trudno. To jest rzeczywiście jeden z najbardziej perfidnych ataków podszywania się. No właśnie. W podobny sposób, jak robi się ataki dla okupów. Atak dla okupów, i tu była bardzo ciekawa chyba sprzed 2 lat statystyka Europolu, więc proszę sobie wyobrazić, że 80% ataków tych skutecznych na przemysł i infrastrukturę Unii Europejskiej była w godzinach pracy, czyli od 8 do 16, z komputerów służbowych. A więc świadomość społeczna i brak czujności, chociaż trudno powiedzieć o braku czujności, jeżeli dostaję maila od matki albo od szefa na przykład. Co więcej, różnego rodzaju programy, które jeszcze być może w Polsce nie są, a prawie jestem pewny, że nie są popularne, jak tak zwany program Deepfake i DeepNude, jeszcze nie są, ale należy podejrzewać, że będą. No ale to słyszeliśmy, jak na przykład prezydent Warszawy rozmawiał z rzekomym prezydentem Kijowa, który był właśnie deepfake. To był jeden z tych przypadków. No one jeszcze nie są tak powszechne, bo to jeszcze kosztuje i to jest technologia, która wchodzi, ale wydaje się, że to będzie zagrożenie w następnych latach. Będzie zagrożenie. Dla zwykłych użytkowników. Będzie to bardzo poważne zagrożenie i jedna z perfidnych metod szantażu. Należy już o tym mówić. Zresztą mówię to studentom i nawet na takim spotkaniu. Jak reagują? Wielkimi oczami,
mówiąc krótko. Natomiast bardzo ciekawa była reakcja kolegów, koleżanek tutaj z Wistuli na Wydział Techniki, Architektury i Grafiki. Tam co pewien czas robi tak zwane otwarte spotkania, gdzie każdy mówi o pewnych swoich zainteresowaniach i między innymi sprawę deep nude i deep fake poruszałem. Myślę, że wykład się przydał, bo w parę dni zadzwoniła jedna osoba przerażona, że właśnie akurat jest szantażowana czymś takim. A no proszę. Tutaj, tu konkretnie na Wistuli. I jak pan pomógł? No pomogłem. Wyszło wszystko dobrze. A jak można w takim razie? Gdzie szukać tej pomocy? No właśnie, gdzie szukać pomocy? Moi studenci kompletnie nie wiedzą. Jestem bardzo zdziwiony, że nie wiedzą, kończąc studia. Przecież w końcu mamy odpowiednie CISERT-y w Polsce. Oni nie wiedzą, że mogą 24 godziny na dobę napisać pod adres NASK, incydent NASK. Jest bardzo mały, krótki arkusz informacyjny i w ciągu paru godzin dostają odpowiedź, pomoc lub coś. Jak tam całą dobę czuwają. Jak z konta na pieniądze, prawda, na przykład. Jak również, no to banki robią, ale jeżeli jest... Ale do NASK też taki, możemy napisać w tej sprawie. Jak najbardziej. Mhm. Jest to nawet wskazane, żeby nie tylko do banku, ale i do NASK-u. Ale jeżeli dzieje się coś z naszym komputerem albo dostajemy taką spamową pocztę z jakimś tam sugestią, czy zagrożenie deepfake, czy deepnude, jak najbardziej pisać. Tutaj w tym przypadku w ciągu paru godzin sprawa była załatwiona. No to doskonale. To mam nadzieję, że chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie mniej niż 1% tej tematyki dzisiaj omówiliśmy, ale że jednak coś rozjaśniliśmy tą naszą rozmową. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.